Dzień dobry. Zapraszam na wideorecenzję o Batmanie, ale zanim dojdziemy do Batmana, to chciałem państwu powiedzieć co można robić gdy wyjedzie się z Warszawy, bo ja dzisiaj jestem poza swoim domem. Otóż można na przykład oglądać filmy, ale można też czytać książki. Ja szczególnie lubię czytać takie książki, które są zamieniane na filmy, bo czasem można porównywać, a czasem nie można się doczekać, jak to będzie wyglądane w formie zekranizowanej. Ale mam też zawsze taki pomysł, który sprzedaję państwu jako pomysł na grę towarzyską, który wydaje mi się, że może być super ciekawy. Jeżeli mamy dwoje ludzi, albo dwóch ludzi, albo dwie kobiety, które, dwóch mężczyzn lub dwie kobiety, którzy lubią oglądać filmy i interesują się mniej więcej tym samym, można zrobić taki eksperyment, że na przykład ona czyta książkę, on idzie na film. Ale nie idą razem na film. Ona tylko przeczytała książkę, on tylko obejrzał film. A potem spotykają się i opowiadają sobie. Ona to, co przeczytała, on to, co zobaczył. I dopełniają sobie te obrazy, orientują się, co więcej, albo co mniej, w której z tych wersji zostało pokazane. To może być bardzo ciekawy, towarzyski eksperyment. Sam, sam muszę go wykonać, i myślę, że Państwo też mogliby spróbować. Jeśli Państwo zrobią to, to proszę koniecznie do mnie napisać w komentarzach tutaj pod filmikiem na YouTube, jak było i czy to jest fajny pomysł, i no, czyja wersja była ciekawsza. No ale skoro mówię o czytaniu, to ja trafiłem na y, taki kryminał, który na pewno Państwo znają. Y, to znaczy, znają Państwo ten cykl. Może tej książki jeszcze Państwo nie znają, bo to jest trzeci tom Mika Herona y, pod tytułem Prawdziwe Tygrysy. Wcześniej były kulawe konie i martwe lwy. Y, ta opowieść o y, no, takich ludziach. Y, o szczepieńcach troszy z MI5 w Wielkiej Brytanii, którzy są bardzo zdolni, ale no są, mają wyjątkowe kłopoty i wyjątkowe charaktery. I oni tworzą właśnie bazę do tych opowieści kryminalnych Mika Herona. Już trzecia, trzeci tom Prawdziwe Tygrysy. To co jest ciekawe, że te tomy zamieniane są na serial telewizyjny. No i serial, właśnie z Garym Oldmanem, też. Jest wyprodukowany i będzie go można sobie porównać. Właśnie ktoś czyta książkę, ktoś ogląda serial z Garem Oldmanem, a potem sobie porównujemy. Zanim to jednak będzie możliwe, to ja chcę wrócić do Batmana. A właściwie do filmu, który się nazywa The Batman. Film ten został zrealizowany przez Mata Reevesa i to nie, był pierwszy, to nie był pierwszy strzał, że tak powiem, producenta, firmy produkującej, bo wcześniej miał tę wersję Batmana zrobić Ben Affleck i to było przez dłuższy czas przygotowywane, aż wreszcie on się z tego wycofał. Nie dogadali się panowie i odszedł. Zostawił po sobie scenariusz. Ten scenariusz Batmana w wersji Bena Affleka to był, to był scenariusz, który trochę Batmana prowadził w stronę. Jamesa Bonda, no właśnie MI5, nie bez powodu mi się skojarzyły te dwie rzeczy. Jamesa Bonda, no ale nie wiem, czy to było słuszne skojarzenie. W każdym razie, gdy Matt Reeves ostatecznie dostał możliwość zrobienia tego filmu i zobaczył scenariusz, to powiedział tak: podoba mi się ten scenariusz, ale ja go nie będę umiał zrobić. I wycofał się. Ale na szczęście producent był nieustępliwy i wrócił do niego i mówi: Słuchaj, a co musimy zrobić, żebyś ty chciał zrealizować ten film? Na to Matt Reeves powiedział. Chce mieć swój scenariusz, chcę go sam napisać. Napisał go z Peterem Craigem i we dwóch stworzyli zupełnie inną wersję Batmana i moim zdaniem świetnie się stało, że właśnie taka wersja powstała, bo jest zdecydowanie ciekawsza niż gdyby to miał być taki Batmanowy Bond. No, i jeżeli już doszło do tego, że Matrix napisał scenariusz i podjął się reżyserii, no to oczywiście castingi, to oczywiście obsada i oczywiście pytanie, kto ma zagrać Batmana. Matrix, jeśli wierzyć temu, co on powiedział w wywiadzie, właściwie od samego początku wiedział, że chce, aby tę rolę zagrał Robert Pattinson i że właściwie dla niego była pisana ta rola. Sęk w tym, że Robert Pattinson nic o tym nie wiedział. Ale też bardzo y, był zainteresowany, dowiedziawszy się, że będzie realizowany Batman wytwórni. Y, no i nawet się dopytywał u swojego agenta, jak tam wygląda sytuacja, czy będą y, castingi robione i wreszcie ten agent mu załatwił casting. Y, casting na mm, rolę główną Batmana y, u Matarifsa. To był taki wyjątkowy dzień, ponieważ, tego dnia Matt Reeves otrzymał, e, otrzymał e, muzykę, pierwszą muzykę napisaną do nienakręconego jeszcze filmu The Batman. E, I ta muzyka e, puszczona w e, e, samochodzie, którym jechał razem z producentem na castingi i między innymi na casting, w którym miał się tego dnia pokazać Robert Pattinson. Rozbrzmiewała. W związku z tym on wszedł na ten casting już słysząc niejako to, co my słyszymy, oglądając Batmana. No i bardzo ciekawe, bo w czasie castingu Matrix uznał, że świetnie przewidywał i słusznie myślał, że Robert Pattinson zagra Batmana idealnie, a Robert Pattinson zagrał to tak świetnie, że nie było żadnej wątpliwości i Klamka zapadła. No i od tego momentu powstawał inny Batman. Powiem Państwu od razu, że podoba mi się ten film. Wiedzą Państwo z poprzednich moich recenzji, że ja mam pewien problem z komiksami. Nie należy do tego. Chciałem powiedzieć pokolenia, ale to nieprawda, bo Zygmunt Kałżyński był przecież o tyle starszy ode mnie, że więc należał do dużo starszego pokolenia, a kochał komiksy, więc to absolutnie nie zależy od pokolenia, mimo że moje pokolenie wychowane w PRL-u miało mniejszy kontakt po prostu z dobrymi komiksami. Mieliśmy jakieś takie odrzuty, i to dosłownie odrzuty z eksportu. Bo bardzo dużo komiksów zachodnich w różnych językach zachodnich, i po angielsku, i po francusku, ale na przykład też po arabsku, więc te różne komiksy. Były drukowane w Warszawie w drukarni imienia Rewolucji Październikowej, żeby było śmieszniej. No i jak to w, w drukarni, to państwo wiedzą, wszyscy, którzy mają do czynienia z drukarniami, albo ktoś z rodziny pracuje w drukarni, zawsze zostają jakieś resztki nakładów. Jakie, jakieś tak zwane górki z górką zostało wydrukowane, no i co potem zrobić? No, w idealnej rzeczywistości, w idealnym świecie, to te nadprogramowe egzemplarze powinny być albo sprzedane zamawiającemu wydawnictwu po niższej cenie po cenie kosztów produkcji albo zniszczone. No ale idealnego świata nie ma, więc bardzo często te egzemplarze nie trafiają ani do wydawcy, ani nie są zniszczone, tylko trafiają bokiem na rynek. E, wynoszone po prostu z drukarni. Tak było na pewno w PRL-u i w ten sposób wynoszone były. Różne takie końcówki nakładów komiksów zachodnich, które potem sprzedawano na bazarach i które my uczniowie kupowaliśmy wzajemnie od siebie, składając różne serie. Ale, ale to nie były najlepsze komiksy świata. To mogły być najpopularniejsze komiksy, takie zeszyciki. Ale to nie były te komiksy albumowe, te, które stanowią state of art, czyli są dziełem sztuki. Ja nawet szczerze mówiąc w dzieciństwie nie miałem świadomości, że istnieją takie komiksy. Komiksy wydawały, kojarzyły mi się z taką pod taką gazetką, taką cienkim jakimś, zeszycikiem kolorowym i błyszczącym, ale, ale ewentualnie z książeczką Tytus Romek i Atomek, to już była książeczka, ale nie z albumem. Dopiero kiedy poznałem Zygmunta Kałużyńskiego i poznałem jego kolekcję, a on miał setki, tysiące e, najlepszych komiksów na świecie, wydanych w po prostu w fantastyczny sposób. Także one były wydawane jak, jak e, 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 albumy z, przedstawiające dzieła Louvru, na przykład. Więc to z takim pietyzmem i z taką jakością. I kiedy zagłębiłem się w te e, komiksy, to wtedy do Dopiero zrozumiałem, czym może być komiks, jaka to może być sztuka, jakie to może być ponad yy, yy, kulturą masową. Mówi się, ach, komiks to popkultura figę z makiem. Wcale nie. Może być popkulturą, ale nie musi, bo może być też. Sztuką wysoką, i wtedy moje serce bije, i wtedy krzyczę: Tak, kocham komiksy, ale tamte komiksy z wysokiej półki. No więc w przypadku Batmana to jest taka środkowa półka, ale całkiem niezła. I teraz dlaczego podoba mi się ten Batman? Otóż dlatego, że jest zrobiony inaczej niż większość filmów zrealizowanych na podstawie komiksów. Najczęściej to się odbywa w ten sposób, że mm, mamy komiks, który jest przenoszony na ekran, robi się z niego film, czyli dodaje się do komiksu. Wszystkie atrakcje, które może przynieść ze sobą, które może dać film, którymi dysponuje film. Czyli niejako wzbogacamy tę historię komiksową o wszystkie narzędzia wyrazu, którymi dysponuje film. No i wtedy to jest takie wielkie widowisko. W przypadku Batmana Rifsa jest dokładnie odwrotnie 180 stopni odwrotnie. Otóż on mówi tak, Zrobię film, który się nazywa The Batman. I to będzie film zbudowany tak jak komiks. Czyli nie komiksowi pozwolę się roz, rozprzestrzenić i, i, i zaprezentować w otoczeniu filmowych możliwości, tylko filmowi pozwolę się uszlachetnić. Wzorcem komiksu graficznego, wzorcem pięknej grafiki, wysmakowanej, wyrafinowanej grafiki. I to już jest coś zupełnie nowego, ponieważ te obrazy filmowe w filmie The Batman wyglądają jak, jak nie kadry, jak rysunki z komiksu. Każdy z nich można wyciąć i oprawić. One są tak piękne. One są zrealizowane w stylu takiego ekspresjonistycznego komiksu, gdzie światłocień ma bardzo duże, duże znaczenie, gdzie elementy graficzne są bardzo istotne, gdzie nie polega wszystko na Bung, Bang, Hej! Czsz, tylko na takim zagłębieniu się w tajemnice. Dlatego ten film ogląda się tak, jak się czyta komiks, jak się przegląda komiks. Wszystkie postacie są, powiedziałbym, wygolone z psychologii. Tak, wygolone na gładko. Bo w komiksie nie ma psychologii. Tam są postawy, tam są archetypy, tam są y, postacie. Ale ich psychologia jest sprowadzona do bodźców, jest sprowadzona do, do takich dźgnięć tylko. Ale nie ma rozważań, nie ma, nie ma tej takiej y, 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 obrazu przemiany, która y, odbywa się w człowieku z milimetra na milimetr. W komiksie musi być wszystko skrócone, Musi być wszystko syntetyzowane, musi być wszystko sprowadzone do pewnego rodzaju symbolu. W związku z tym ta codzienna psychologia życia zostaje w komiksie wygolona i zostaje graficzny, czasem piękny kształt emocji, kształt pragnienia, kształt miłości, kształt strachu. Kształt klęski i kształt końca Gotham City, miasta przeklętego, miasta tak złego jak Sodoma i Gomora, w której dziesięciu sprawiedliwych nie dało się znaleźć. I w Gotham City jest podobnie. Nawet ojciec naszego bohatera, czyli Brusa Wayna, który gra, Staje się Batmanem, kiedy się przebiera w strój nietoperza, wtedy staje się Batmanem, ale na co dzień jest znany wszystkim jako Bruce Wayne, człowiek zamożny, posiadający no, ukryty swój świat, w którym dysponuje niezwykłymi narzędziami, pozwalającymi mu nieść pomoc najbardziej zagrożonym. I wtedy, kiedy. Batman jest potrzebny, żeby ratować. Wyświetlany jest na niebie kształt nietoperza, i wtedy widząc on ten znak, że jest wzywany, biegnie do swoich podziemi, swojego domu, przebiera się w strój Batmana i rusza, rusza na pomoc. Myślę, że jeszcze dwa nazwiska powinienem głośno wymienić. Aby oddać sprawiedliwość kompozytorowi muzyki, który, jak mówiłem, był na samym początku tej historii, kiedy jeszcze filmu nie było. I to jest Michael Giacchino. Świetną robotę wykonał. No i rysownikowi komiksów, który zainspirował Mata Reevesa do stworzenia takiej właśnie mrocznej, graficznej, czystej. Czystego stylu, czystej konwencji filmu The Batman. Jest nim Francesco Francavilla, więc ważne jest, aby to nazwisko padło. No ale też ważne jest, jak konstruował swoją rolę Robert Pattinson jako Bruce Wayne i jako Batman. Ci, którzy uważnie obejrzą ten film, zauważą, że jest cień kogoś nad filmem. I to nie jest cień nietoperza na niebie wyświetlany. To jest cień rzucany z innego świata już. To jest cień człowieka, którego los, którego życie, kariera i śmierć. Idealnie wpasowują się w osobowość Bruce'a I to jest Kurt Cobain, czyli wybitny solista zespołu Nirvana, który zmarł śmiercią samobójczą. I to był 27 rok jego życia, chyba, bo należy właśnie do tego, do tego mm, klubu. 27, 27-letnich, wybitnych artystów, którzy wtedy rozstają się z życiem. Kurt Kabeń, czyli człowiek, który uzyskał wielką sławę i który tej sławę nie tylko nie potrzebował, ale nie chciał, więcej, którego ta sława niszczyła od zewnątrz i od środka, który Starał się, był introwertyczny, który starał się niejako schować obok swojej sławy. Starał się przeżyć swoje życie i nie, nie, nie było to dla niego możliwe. I Bruce Wayne w wydaniu Roberta Pattinsona jest właśnie takim człowiekiem. On jest bohaterem, on jest poważanym obywatelem w Gotham City. On jest y, jednakowoż. Takim, takim outsiderem i takim człowiekiem z boku i nie do końca rozumianym, no jako Batman z całą pewnością nie, i do którego jest taki pewien rodzaj dystansu, jak właśnie się ma do gwiazdy, niekoniecznie rozumianej, i on cierpi podobnie, jak cierpiał Kurt Cobain. Zresztą i muzycznie, także jest tu nawiązanie do Nirwany w wydaniu, w wypadku tego filmu The Batman. Czyli, krótko mówiąc, powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy się też zachwycać, ponieważ rolą, która zwraca niesłychaną uwagę, jest Catwoman. No, oczywiście ta nasza kotka, yy, i w każdym filmie opowiadającym o Batmania, było tych filmów mnóstwo i były seriale również. To była istotna postać. Podobno najsłynniejszą odtwórczynią Catwoman była Erta Kitt, która grała w serialu Batman w latach 60., w 65 roku, w ostatnim chyba y, 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 roku y, produ produkcji tego serialu, w ostatnim sezonie. Erta Kit, która zresztą do końca życia, Erta Kit to była aktorka i piosenkarka, przede wszystkim świetna piosenkarka jazzowa, y, która także była w Polsce dzięki Lucjanowi Kedryńskiemu, y, y, jej wielkiemu wielbicielowi, zabiegającym, zabiegającemu przez lata, żeby przyjechała do Polski i y, 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 y zaśpiewała swoje słynne sesji Bą. Bon. Ale nie tylko to oczywiście, otóż ona do końca życia wplatała w swoje interpretacje takie drapieżne miałki, takie. I śpiewała to przez całe życie. A właśnie to się wzięło z Catwoman, z Batmana z 1965 roku. Ale tu mamy Zoi Krawic świetną, ale też piękną. Ale też tak wściekle piękną, że ja już czytałem recenzje, w których piszą, że czy ona nie jest za piękna, jak na Catwoman. Czy nie, nie, nie idą skojarzenia w, nie w tą stronę, czy nie, 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 nie bardziej się ją podziwia, niż, niż doczenia jej niebezpieczeństwo. No, ja myślę, że to jedno drugiemu nie przeszkadza, ale niewątpliwie jest bardzo fajna chemia Pomiędzy Robertem Pattinsonem i Zoe Krawic, którzy zresztą znają się od lat. Podobno Matt Reeves szukając od twórczyni do roli Catwoman, no, oglądał w czasie zdjęć próbnych wiele aktorek, między innymi Zoi Krawic i zauważył, że znakomicie im się razem gra z Robertem Pattinsonem i dowiedział się także, że oni są przyjaciółmi od dziesięcioleci. change your life. I widać podobno było te, ich, te chemie pomiędzy nimi, że w półsłowa się porozumiewali e, od razu. I pomyślał sobie, po co ja mam dalej szukać, skoro oni już sami się znaleźli 10 lat temu. Niech będą e, e, tutaj duetem rozgrywającym e, swoje role w Batmanie. I Zoe Krawic, moim zdaniem, świetnie się w tej roli sprawdziła. E, I już nie chcę teraz decydować, czy Erta Kit była wybitniejsza, czy Zoe Krawic, czy jeszcze inna twór. Czyni Catwoman, ale niewątpliwie w tym przypadku to znowu jest bardzo mocny punkt Batmana. Wiele już powiedziałem dobrych rzeczy. Nie chcę opowiadać dokładnie historii, która jest tematem The Batman, no bo to oczywiście jest zawsze jakiś wariant tej historii. W tym wypadku mogę tylko powiedzieć, że jest to opowieść mroczna, że jest to opowieść y, trochę taka bez nadziei, szczególnej. Y, to, jest, to jest taka opowieść bez uśmiechu, blasku i błysku i bez brawury. W Batmanie jest dużo mniej brawury niż zwykle. On jest, on jest taki wyciszony, on jest też wygolony z brawury. Nie ma w nim brawury. Jest w nim. Konieczność bycia Batmanem. Nie potrzeba, nie chęć bycia Batmanem, tylko konieczność. I dlatego robi to bez entuzjazmu, ale robi, bo taki jest jego los. Może to współgra z naszym czasem, z tym, co się teraz dzieje, z takim generalnie smutkiem. Przepełniającym 2022 rok z różnych powodów, bo tych powodów już nakłada się na siebie tyle, że nawet wymienienie jednego czy drugiego nie wyczerpuje całej puli problemów, z którymi się musimy teraz spotykać i jakoś z nimi radzić. Więc ten Batman jest moim zdaniem Batmanem na nasze czasy. Jest jeszcze coś, co w Batmanie jest bardzo ciekawe. I to ciekawe, że jeśli się pójdzie do kina, bo można teraz oglądać Batmana i w kinie, i za pomocą platformy internetowej HBO Max. I co ciekawe, w internecie zobaczymy więcej niż w kinie. Dlatego, że w kinie nie ma pięciominutowego fragmentu, który, który jest sceną niejako wyjętą, wyciętą z filmu, ale bardzo ważną, bo to jest spotkanie Brusa Wayna w więzieniu z Jokerem i rozmowa z Jokerem. Joker tylko tam występuje w tym wydaniu Batmana. I ta rozmowa jest bardzo ważna. I bardzo dobrze nakręcona. I nie mogę Państwu absolutnie powiedzieć, o czym jest ta rozmowa. Musicie Państwo jej poszukać. Po napisach końcowych w kinie, możecie Państwo przez krótki moment znaleźć adres internetowy, pod który należy się udać, żeby zobaczyć tę scenę. Moż mogą Państwo zobaczyć go w internecie, oglądając film, ale jeśli by Państwu się nie udało, to można też w formie wyjętego fragmentu obejrzeć tę właśnie scenę pomiędzy Batmanem a Jokerem, na przykład na YouTubie. Więc proszę koniecznie uzupełnić swoje obejrzenie Batmana o tę scenę, bo ona różne rzeczy w głowie ustawi. I to jest bardzo ważne. No myślę, że teraz jest czas na misę tybetańską. Ponieważ jestem poza swoim gabinetem, to dzisiaj wziąłem taką inną misę, którą też mam. I będzie to trochę inny dźwięk. I zobaczymy, co Państwo na to. Też ładny, donośny bardzo, prawda? I moja ocena. 8 na 10. Wiedzą Państwo, że w moim przypadku to jest bardzo dużo. A jeżeli jeszcze oceniam w ten sposób film o superbohaterze, to jest to ekstremalnie dobra ocena. Więc polecam, zdecydowanie polecam film The Batman i polecam, aby obejrzeli go, państw, obejrzeli go Państwo dla przyjemności kinowego doświadczenia w kinie, ale dla pełni poznania całej treści, w internecie, bo tylko tam jest dostępny jeszcze ten dodatkowy pięciominutowy fragment rozmowy Batmana z Jokerem. No, a teraz, jeśli Państwo dają, dadzą mi jeszcze chwilkę, to będzie gążek mały i, i przejdziemy do części premium. A w części premium opowiem o czymś, co jest związane z moim życiem i z komiksem. Gąszek najpierw. Cichuteń, cichuteńko na paluszkach. No oczywiście powinien być teraz yy, miedziany kubek i, i wody z miedzianego kubka, będą ze szklanki tym razem. Ale przynajmniej Państwo widzą, że to jest woda. To przypomina mi taką sytuację, kiedy zdawałem do szkoły teatralnej na Wydział Wiedzy o Teatrze. Między innymi był wśród wielu egzaminów, jakie tam trzeba było złożyć, bo pięciostopniowy był cykl zdawania do, do szkoły na Wydział Wiedzy o Teatrze. I jeden z tych egzaminów to był egzamin komisyjny. Zastałem, siedziała komisja, przedstawiciele różnych przedmiotów, bo z pięciu różnych dziedzin byliśmy pytani z historii dramatu, z historii teatru, z historii powszechnej, z wiedzy o świecie współczesnym, z języka. Więc Krótko mówiąc, było kilkoro profesorów za stołem, no, i naprzeciwko ich siadali, struchlali kandydaci. I pamiętam, jak ja usiadłem też i wtedy jedna z pań, która siedziała, to potem była moja pani profesor Marta Fik, powiedziała do wszystkich, no proszę państwa, to może napijmy się herbatki najpierw. No i sięgnęli wszyscy były takie szklanki na spodeczkach, bo tak było w PRL-u. Yy, yy, herbatę piła się ze szklanek na spodeczkach stawianych. No więc wszyscy sięgnęli po te szklanki, napili się i zaczęli zadawać mi pytania. Zdałem na studia, a po roku, yy, ponieważ byłem w Radzie Uczelnianej i byłem przewodniczącym Komisji Kultury w Radzie. Uczelnianej Akademii Teatralnej, więc jako przedstawiciel młodzieży, zostałem zaproszony, przedstawiciel studentów, zostałem zaproszony do grona egzaminacyjnego. Oczywiście nie po to, żeby zadawać pytania, ale żeby się przyglądać tej całej sytuacji i niejako no, być gwarantem, że wszystko jest w porządku. No i wtedy też dostałem w szklance na spodeczku herbatkę i wtedy dopiero się zorientowałem, że tą herbatką była Soplica. No i rzeczywiście między kandydatami członkowie komisji mówili, no to napijmy się herbatki i byli potem coraz lepszego zdania o kandydujących młodych ludziach na studentów. Więc tu tak nie jest. Tutaj jest czysta woda. Proszę Państwa, komiks, jak powiedziałem, jest w moim życiu bardzo ważny, chociaż w dziwny sposób, bo ja nie zapałałem miłością do komiksu, kiedy byłem chłopakiem. Mnie nauczył komiksu Zygmunt Kałużyński który jak mówiłem uwielbiał komiksy i miał ich ogromną kolekcję przede wszystkim w języku francuskim bo on znał francuski mieszkał we Francji przez pewien czas i przez całe życie sprowadzał z Francji komiksy te właśnie najlepsze i on nie mógł po prostu się pogodzić z tym że ja tak trochę lekceważąco podchodzę do komiksów i wziął sobie na ambit, że, że przekona mnie. W związku z tym raz po raz przynosił komiksy do Pereus Lamusa, do tych rozmów przed filmami, które mieliśmy w, w telewizyjnej dwójce. Także, jak odwiedzałem go, żeby nagrywać jakieś rozmowy do naszej książki, to mi pokazywał komiksy, a Zobacz, a ten, ta kwestia, a ten wątek to tu był w komiksie a weź sobie do domu pooglądaj. I tak bardzo wolniutko, cały czas przy moim sławnącym oporze, pokazywał mi coraz piękniejsze komiksy. Aż któregoś razu Powiedziałem, wiesz co, Zegmund, ale to w ogóle nie jest komiks. To to już są jakieś dzieła sztuki, to, to, jest, to, to są obrazy po prostu, a, a, a nie komiksy. Tym bardziej, że, że w wielu komiksach jest tak, że wcale nie ma tych dymków, że, że są liczne strony bez dymków i bez tekstów w dymkach. A Zegmund mówi, to też jest komiks. Bo komik jest, komiks jest po prostu tak wspaniałą rozległą dziedziną. I ja wtedy zrozumiałem, że każdy musi znaleźć swój komiks. Dla jednego to będzie popkulturalny komiks, dla drugiego to będzie superbohaterski i będzie się przejmował losami superbohaterów. Notabene obserwuję, że kiedy dzieciaki zakochują się w komiksach, to ich bohaterami są superbohaterowie. Czyli w wypadku Batmana, to Batman jest obiektem uwielbienia tych nastolatków, którzy zakochują się w tym cyklu historii. Ale kiedy ktoś mnie by zapytał: a Jaki jest Twój ulubiony bohater w Batmanie? To ja Państwu odpowiem: Joker. Joker. Ten zły, ten rozpaczliwy. Ten, którego w najnowszym Batmanie właściwie nie ma. Ale ten, w którym jest największa prawda o życiu. Ta prawda, o której już kiedyś mówiłem przy okazji filmu Joker. O tym, że złość, że zło bardzo często rodzi się z bólu, jest odpowiedzią na ból, którego, z którym nie umiemy walczyć. Czujemy się bezradni, bezsilni. I taki ból, który nas zżera od środka, który, który niszczy w nas to, co jest dobre. Joker jest taką właśnie postacią tragiczną. I myślę sobie, że gdyby zapytano o to, jaka jest Twoja ulubiona postać ludzi w wieku 40 lat, 50, 60, to myślę, że w każdej z tych grup coraz mniej osób odpowiadałoby, że Batman. Coraz więcej by dostrzegało więcej wspólnych cech. Z tymi niedoskonałymi postaciami, z tymi, które są efektem jakichś zaszłości. A ten ból, o którym mówię, jest wszelaki. To jest i ból psychiczny, i to jest ból fizyczny, z którym młodzi ludzie jeszcze najczęściej mają słaby kontakt, poza wyjątkami oczywiście. I potem z latami spotykają się z, z coraz większą ilością urazów, z coraz większą rozmaitością różnych bólów, aż po ból nie do zniesienia, i zaczynają rozumieć, co to jest. I zaczynają czuć, jak w środku ten ból niszczy w nich, ten uśmiech, ten ra, tę radość, ten, ten entuzjazm, tak charakterystyczny dla ludzi młodych, którzy są zakochani w komiksach. Nie chcę przez to powiedzieć, że z każdym rokiem stajemy się coraz bardziej ponurzy i coraz bardziej beznadziejna jest nasza sytuacja. Nie. Ale myślę, że z każdym rokiem trzeba wkładać coraz więcej siły w to, żeby zachować entuzjazm i żeby umieć jeszcze żyć brawurowo. To jest możliwe, to jest w zasięgu. Jeśli tylko nie uwiedzie nas po drodze joker. Jeśli tylko nie pomyślimy, tak jak joker, że nie ma już dla nas szans i nie zaczniemy się mścić na życiu na sobie, na innych, za swoje nieszczęście i za swój ból. Teraz, gdy toczy się wojna, o bólu mówi się ciągle. Ludzi, którzy doświadczyli bólu, mamy na wyciągnięcie ręki, mamy obok siebie. To, co się stanie dalej, z nimi i z nami, jest w naszych rękach. I wtedy, nagle, taki film, jak gdy Batman. Może okazać się bardzo ważnym narzędziem przypominającym nas, nam o busoli, o busoli prawdy i o kierunku, o azymucie, który należy przyjąć. Azymucie na utrzymanie wiary w człowieka, przede wszystkim w człowieka, a w tej liczbie i w siebie.